Patrzymy, idzie dwoje ludzi. Wiezu, Boże, co oni tu robią z torbami? Oni no pewnie zabierają swoje rzeczy, nie, że uciekli w panice dwoje starszych osób. Też gdzieś tam im widać na filmie. No i jakoś nie mieli takich min przygnębionych czy coś, więc nie będę tutaj przeżywał, że Boże, załamani szli i płakali. Wcale nie. Ale no... Wiesz może już też się przyzwyczajili, ale miejcie świadomość, że oni właśnie uciekali jak tu wszystkie bomby leciały przyjechali teraz sobie w dzień, kilka dni, czyli nie wiem, ileś tam po jak już jest spokojnie zabrać swoje rzeczy z mieszkania. Niesamowite. Ehm, tak, to no, mówię, przyjechaliśmy z nimi, i aha, i właśnie jak byliśmy tak na. To dosłownie na, na wylocie z tego Charkowa, gdzie ona pokazała, tu już jest ta droga, za górką rusty już celują, więc te pierwsze boki tam pamiętam nam dokładnie, był ten atak bombowy, bo mi dokładnie tłumaczyli, więc tak sobie patrzymy, aha, tym się różni blok zbombardowany od zrakietowanego czy ostrzelanego.

więc chodzenie na trawniki grozi tym, że oni nam zostawili miny. Żeby zostawić minę, trzeba być fizycznie, musi być piechota, tak? No. Hello. Więc mówię mu, czekaj, jak oni tu nie byli, to jak nie mogę wchodzić na trawnik? Przecież tu nie może być min, tak? I on mówi, że nie do końca, że są jakieś. Też nie chcę gadać, bo zaraz mnie zjecie, bo ja nie znam tej wiedzy woskowej. że jakieś takie naboje czy pociski, które spadają. I on jest taką właśnie miną. Taką, jak się znajdziesz po to może wypalić, i mówi, to jest rzecz, która cię nie zabije. Absolutnie, nie ma szans, ale urwieć nogę czy rękę. A, I może to, być minę? Może być, tak że nie bój się Szedłem na trawnik dostałem o pierdol i bardzo dobrze. Akurat tak się zdarza, że ja swoje i nogi, i ręce dość mocno lubię, jestem do nich przywiązany, postanowiłem nie chodzić po tych trawnikach. Właśnie nie wiem, co się nazywa, mówi jakieś właśnie kasetowe, coś tam, coś tam, coś tam, że to oni rzucali i po prostu jak gdzieś będziesz, jak to łupnie, to ci tam oderwie połowie nogi. I do czego zmierzam, bo to jest po prostu rzecz niesamowita. I ja tam na ten trawnik nie mogę wyjść, tak patrzę, a tam stoją ludzie. I tu tak widać. Widzisz jak ktoś chodzi i zwiedza, bo też tam trafiliśmy, była akcja, jak jak kota. No dobra, zaraz opowiem, bo też jest niesamowite, ale widzisz, jak to jest cel zwiedzająco-wojskowo, pomocowy, a widzisz, jak ludzie, normalnie na placu zabaw, widać grupka ludzi, trochę młodszych, które wystarczy więc tak gadają, tak? Tak właśnie, jak wychodzi Boże z drugiego piętra, pan z trzeciego i z czwartego i sobie przed blokiem stoją, coś tam gadają. Ja mówię, co to jest? A oni mówią, że no niestety ludzie tu mieszkają i faktycznie blok, w którym stali był cały w miarę. Tam było parę okien takich czarnych, że tam było pożar, coś trafiło. Tu wszystko rozpieprzone, oni są oni stali, tak, no, taki placyk zabaw był, jakaś piaskownica i oni mówią, że tak, że tu ludzie mieszkają, no, 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 no bo nie mają gdzie. Podeszliśmy do nich, ja tam nie, nie chciałem już tak mocno blisko, ale podszedł ten Alek z nimi rozmawiać, no i oni powiedzieli, no, no i gdzie mamy jechać, no idzie. No akurat tak się zaczęło, ten miał rodzinę gdzieś, ten miał, no nie mamy gdzie, no co mamy, zdajemy sobie sprawę, że ten, ten blok jest rozjewany, ten nasz w miarę stoi w kupie, naszego mieszkania dotknęło, tak, nie mamy wody, prądu, gazu, nie mamy, no oczywiście, bo to cała jest zniszczona, więc jakoś to się dowozi znajomi tu gdzieś się mówi nie mamy gdzie pójść i po prostu tu mieszkamy. To, to było dla mnie tak irracjonalne, że ja pieprzę w tym całym, gdzie my naprawdę nas wieźli wojskowi i to naprawdę grupa uderzeniowa, tam nie wiem czy normalny, może normalny wojskowy mógł, ale tam już cywilne nie mogło wejść, to jest normalnie tam jest porozpieprzane z linia frontu, wszędzie miny jest napisane, ten asfalt taki porozpieprzany gąsienicami i nagle wśród tego wszystkiego taki, taka enklawa, oaza, blok mało zniszczony i ludzie sobie przed, ja ten jak no, tak ręce z tyłu i tak sobie gadają. No niestety, bo jedna codzienność. Myśmy powiedzieli, bo tu no, cywile jakby nie mogą przyjechać, nam coś przywozi, ale to oni tam nie mogą się tu już poruszać samochodami. Więc obiecaliśmy i ci z Krakena się podjęli, że część tych rzeczy spożywczych jeszcześmy powiedzieliśmy, że dobra, to my jeszcze zrzucimy po powrocie im te spożywcze i że przywiozą tym ludziom. Takśmy się umówili, że ci żołnierze, im tutaj dowiozą. Bardzo nam dziękowali za to.